Cześć, jestem Patryk. Jeszcze się nie widzieliśmy, bo na co dzień odpowiadam za nagrania, montaż i postprodukcję prologu. Ale dzisiaj z okazji setnego odcinka przedstawię Wam moje najciekawsze wspomnienia związane z tym programem. Zaproszenie do domu pisarza to zawsze coś wyjątkowego, wniknięcie w jego najbardziej intymną strefę. Niejako wejście do jego sanktuarium. Dlatego możliwość zagoszczenia w gabinetach na przykład Grzegorza Kazdepkę na warszawskiej Saskiej Kępie czy Katarzyny Bondy wspominać będę naprawdę wyjątkowo ciepło. Tutaj prolog. Kolejne wspomnienia wiążą się z osobą Magdaleny Witkiewicz. Z Magdą widzieliśmy się kilka razy. Mam wrażenie, że się polubiliśmy. Odwiedziliśmy Magdę także w jej rodzinnym Grudziądzu i było to chyba jedyne miasto na naszej prologowej trasie, które chcieliśmy opuścić jak najszybciej. Do domu pani Kasi przyjechaliśmy z ekipą prologu późno wieczorem po warszawskich targach książki i naprawdę byłem zaskoczony, jak miło zostaliśmy przyjęci, jak dużo czasu pani Katarzyna nam poświęciła, mając za sobą całodniowy maraton spotkań autorskich. Odcinek z Katarzyną Puzyńską. Spotkaliśmy się w opuszczonym ośrodku wypoczynkowym pod Warszawą. Zimą, padał deszcz, było przeraźliwie zimno. Pani Katarzyna opatulona od stóp do głów. No i nie mieliśmy okazji zobaczyć jej słynnych tatuaży. Przyszedł czas na jedno niemiłe wspomnienie, czyli odcinek z panem Ryszardem Ćwierlejem, który nagrywaliśmy w Poznaniu. Przeprowadziliśmy wspaniały wywiad, po czym okazało się, że nie zarejestrowaliśmy dźwięku. Na szczęście nie był to jedyny odcinek prologu, w którym wystąpił Ryszard Ćwierlej. Spotkaliśmy się jeszcze raz, tym razem w jedynym w Polsce Muzeum Milicji i Policji. Audiobooki. Odcinek, który powstał na bazie mojego autorskiego pomysłu. Jego bohaterką była aktorka o obłędnym głosie, czyli Paulina Holz. Fajne spotkanie, miła rozmowa i wizyta w profesjonalnym studiu nagrywającym audiobooki. Rafał Kosik. Z autorem popularnych książek dla dzieci i młodzieży umówiliśmy się w najlepszym do tego miejscu, czyli na placu zabaw. Pomysł był taki, że usiądziemy sobie na huśtawce, Agnieszka z jednej strony i pan Rafał z drugiej strony i porozmawiamy. No i była to chyba jedyna rozmowa w historii prologu, która się nie kleiła. Rozmowa wyglądała mniej więcej tak, że Agnieszka huśtała się w jedną stronę, pan Rafał huśtał się w drugą stronę, no ale coś tam zmontowaliśmy. Na przestrzeni niemal 100 odcinków prologu raz zdarzyło nam się, że autor na wywiad po prostu nie przyszedł. Paweł Sołtys, czyli Pablo Pawo. Mniejsza o przyczyny. Umówiliśmy się ponownie, udało nam się spotkać i porozmawiać z Pawłem Sołtysem na stadionie warszawskiej Legii. Wincent V. Sewerski. Eksperymentalny odcinek, który zarejestrowaliśmy w jednym ujęciu na 3 kamery podczas spaceru przez centrum Warszawy trasą dawnych agentów wywiadu. Jeden z odcinków prologu, którego gościem był Mariusz Zielke, mieliśmy okazję zarejestrować w studiu wirtualnej Polski. Profesjonalne oświetlenie, ekrany LED-owe, zmotoryzowane slajdery, super zabawa. 2 lata pracy przy prologu to masa okazji do poznania ciekawych autorów i ludzi po prostu. Jak Kasia Bonda, Jakub Małecki czy Wojtek Miłoszewski, który poświęcił nam swój cenny czas tuż przed premierą serialu W głębi lasu, do którego pisał scenariusz. Mam nadzieję, że mnóstwo ciekawych rozmów jeszcze przed nami i że to był dopiero prolog. No i to wszystko na dzisiaj. Co prawda z drugiej strony kamery pracuje mi się lepiej, ale może się jeszcze zobaczymy za kolejne 100 odcinków. Dzięki, cześć!